Witam wszystkich. Ciężkie czasy dla nas nastały. Wychodzę do pracy, ciemno. Wracam z pracy, ciemno. Co, zostaje raptem jeden dzień w tygodniu do pojeżdżenia na rowerze i to tak na dobrą sprawę mocno uzależniony od pogody. Czasy jakoś radzić. No, bardzo specyficzna forma jazdy, nie namawiam, trzeba lubić. Ja tak na dobrą sprawę byłem bardzo na nie, ale mając do wyboru nic, ewentualnie jazdę na trenażerze, to się jednak przekonałem, ale nie o tym dzisiaj. Czasu jeszcze sporo na planowanie jakiegoś wyjazdu, ale już warto coś w tym kierunku pomyśleć. Jeżeli zdecydujecie się na Szwecję, no to mam dla Was taką małą ciekawostkę. Każdy z nas, jak pakuje się na jakiś wyjazd, czy to jednodniowy, czy kilkudniowy, czy tam miesięczny nawet, to zabiera ze sobą jakieś podstawowe narzędzia, jakieś podstawowe rzeczy serwisowe. Jeżeli zdecydujecie się na przyjazd do Szwecji, no to musielibyście o ten zapas serwisowy i ekwipunkowy pomyśleć troszeczkę dokładniej. Południe Szwecji tutaj mamy tak dość mocno zagospodarowane, ale jak pojedziecie troszeczkę dalej na północ, no to odległości między tymi większymi miastami, w których można ewentualnie się doposażyć, są zdecydowanie większe. Już kiedyś Wam wspominałem, że przecież Szwecja to olbrzymi kraj, 1,5 razy większy od Polski, a ludności jest 4 razy mniej, więc automatycznie tych skupisk ludzkich jest dużo mniej i one są dużo bardziej rozsiane. Mówię o tym, bo jest to trochę loteria. To, że każdy będzie miał dętkę w torbie czy tam w sakwie, to jest oczywiste. Ja w zeszłym roku przejechałem 6000 km nie łapiąc ani jednego kapcia, ale może zdarzyć się sytuacja, że na odcinku 100 km złapiemy ich 2 albo 3. Podobnie ma się sprawa z naszym ekwipunkiem biwakowym, który można zgubić, może się zniszczyć, może nam zabraknąć gazu, będzie nam potrzebny dodatkowy kartusz. A zazwyczaj takie sytuacje podbrankowe zdarzają się wtedy, jak jesteśmy po środku niczego. Jednym z takich sklepów, które mógłbym Wam polecić, to jest Biltema. Jest to potężny market, w którym kupicie praktycznie wszystko. Począwszy od gospodarstwa domowego, przez jakąś elektronikę, po części samochodowe. Ale jest to sklep, który ma podstawowe części serwisowe do roweru. Jest to sklep, który ma też sporą gamę rzeczy turystyczno-biwakowych. Nie są to produkty jakiejś wysokiej jakości, a powiedziałbym nawet, że wątpliwej, ale jeżeli będziecie po środku niczego, a Biltema jest to sklep, który jest dość proporcjonalnie rozsiany po Szwecji i jest tych sklepów około 60, czyli jak na Szwecję to całkiem sporo, to może się okazać, że będzie to jedyna Wasza szansa na uzupełnienie jakichś braków.
jeśli chodzi o części rowerowe, to nie spodziewajcie się, że tam kupicie, nie wiem, jakąś, nie wiem, choćby kasetę 12-rzędową, ale takie rzeczy jak dętki, opony, linki hamulcowe, czy linki do przerzutek, no wszystkie podstawowe rzeczy, które są niezbędne, żeby doprowadzić nasz rower do jazdy, na pewno tam dostaniecie. Jeśli chodzi o sprzęt biwakowy, no to mamy analogiczną sytuację. Można się tam uzbroić praktycznie po zęby w każdy z akcesoriów biwakowych. Nie są to jakieś rzeczy super light, ale są. I w sytuacji, gdy, nie wiem, wypadnie nam podczas jazdy, zgubimy karimatę, no to ta z biltemy będzie zdecydowanie lepsza niż spanie na glebie. Tak samo sytuacja wygląda, jeżeli nam się skończy kartusz. Poza biltemą jest jeszcze mnóstwo sklepów, które zostawię Wam w opisie, gdzie taki kartusz możecie nabyć. Ale jedna zasada. W każdym rejonie, w którym będzie biltema, będą też inne sklepy. A z kolei nie w każdym rejonie z moich obserwacji wychodzi na to, że w każdym rejonie, gdzie będzie jakieś większe skupisko ludzi, oprócz biltemy będą inne markety. Natomiast będą się zdarzać na mapie takie dziury, gdzie poza biltemą nie będziecie mogli liczyć na nic więcej. Można się posiłkować oczywiście jakimiś małymi lokalnymi warsztatami rowerowymi, no ale to jest loteria. Nie spodziewajcie się w biltemie jakichś produktów markowych. Biltema ma wszystkie produkty sygnowane swoją marką. Tak jak wspomniałem, raczej są to wątłej jakości produkty, ale są. Także jeżeli zdecydujecie się przyjechać na jakąś wyprawę, urlop do Szwecji, to zadbajcie o to, żeby takie rzeczy, które są jakieś nietypowe, powiedzmy, nie wiem, klocki hamulcowe czy hak przerzutki, no mieć ze sobą, bo z dostępnością może być kłopot. Trenażer trenażerem, ale nie ma to jak gil na brodzie, piach w zębach. To jest prawdziwa jazda. Pozdrawiam, narka. Zabiera ze sobą jakieś podstawowe narzędzia, jakieś podstawowe rzeczy serwisowe. No ale to wszystko może ulec. O Jezu!